tym module dowiesz się, jakie istnieją sposoby komunikacji części klienckiej z serwerową, a następnie nauczę cię, jak obsługiwać zdarzenia w sposób asynchroniczny. Następnie przedstawię tobie i opiszę dwie metody komunikowania najpopularniejsze z serwerem i będą to GWT-RPC oraz Request Builder. Na samym końcu poruszę aspekt persystencji danych po stronie baz danych, ponieważ tutaj pojawią się pewne problemy i chciałbym pokazać ci, w jak najprostszy sposób można rozwiązać je. Przede wszystkim GWT umożliwia i wspomaga pisanie poszczególnych elementów, które będą składały się na interfejs komunikacyjny pomiędzy klientem a serwerem. GWT umożliwia komunikację za pomocą GWT-RPC, Request Factory oraz Request Builder. Czym jest tak naprawdę GWT-RPC? GWT-RPC jest to zalecana metoda komunikacji pomiędzy klientem a serwerem. Nośniki, jakie są wykorzystywane, są zbieżne jakby z formatem JSON, natomiast troszeczkę się różnią. I ważnym elementem jest to, że transportowane obiekty są automatycznie serializowane i deserializowane. Co to oznacza? Chodzi o to, że model danych, załóżmy person, który jest umieszczony przez nas albo w części klienckiej, albo w części współdzielonej, posiada swoje właściwości i może on być wykorzystywany po stronie zarówno klienckiej, jak i serwerowej. Jeżeli wysyłamy dany model z części klienckiej do serwerowej, następuje serializacja tego modelu, następnie po stronie serwerowej następuje deserializacja do również tego samego, do tej samej klasy, a następnie jest przetwarzana. Jeżeli odsyłamy ten obiekt znowu z części serwerowej do klienckiej, wówczas następuje ponowny proces serializacji po stronie serwera, a następnie deserializacji po stronie klienta. Metoda ta posiada jedno ograniczenie, mianowicie modele muszą być serializowane. Okaże się to dosyć istotnym problemem, gdy będziemy wykorzystywać elementy nasze elementy w systemach ORM. Kolejną metodą komunikacji w GWT jest Request Factory. Jest to metoda opracowana właśnie pod kątem użytkowników ORM, dzięki której element serializacji został wyeliminowany. Polega on na tym, że tworzy on specjalne elementy proxy, które wykorzystywane są po części klienckiej, natomiast oryginalne klasy modelu wykorzystywane są jedynie po stronie serwerowej. Nie będziemy się tą metodą komunikacji w tym momencie zajmować, ponieważ nie jest ona wspierana przez GXT w wersji 2.25. Kolejnym elementem pozwalającym na stworzenie komunikacji pomiędzy klientem a serwerem jest Request Builder. Request Builder w praktyce pozwala na stworzenie dowolnego requesta, który będzie przekazany do serwera za pomocą metody post lub get. Można wykorzystać praktycznie dowolny nośnik w tej metodzie. Może to być dowolny tekst, może to być JSON, a może być to XML. Tak naprawdę największą bolączką w tej metodzie jest konieczność obsługi serializacji i deserializacji samodzielnie, zarówno po stronie klienckiej, jak i serwerowej. Metoda ta jednak pozwala na umieszczenie całej aplikacji na innym serwerze niż serwer Java'owy. Przypominam, że efektem kompilacji naszego projektu jest część kliencka, czyli JavaScript plus HTML i obrazki. Natomiast część serwerowa jest to część skompilowana do bytecode'u.
i wdrożona na serwer. Aplikacja może być napisana jedynie i wyłącznie w części klienckiej, co pozwala nam na skompilowanie całości do postaci akceptowalnej przez przeglądarkę. Natomiast i ją umieszczamy na dowolnym serwerze. Natomiast metoda komunikacji, która jest w tym momencie przedstawiana, czyli request builder, pozwala nam na wykonanie dowolnego żądania do dowolnego serweru. I jeżeli on jest w stanie obsłużyć to żądanie i udzielić odpowiedzi, wówczas można tą aplikację wdrożyć na dowolny serwer. Może to być serwer PHP, może być to obsługujący Perla i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym elementem, który zostanie wykorzystany w procesie komunikacji pomiędzy klientem a serwerem, jest funkcja zwrotna. Funkcja zwrotna jest to konstrukcja, która pozwala na obsługę zdarzeń w sposób asynchroniczny. Jest to specjalna konstrukcja, która jest wskazana, aby używać w momencie trwania usług, które mogą trwać bardzo długo, bądź odpowiedź od odbiorcy może nie dotrzeć, odpowiedź od nadawcy może nie dotrzeć do odbiorcy. Gdyby komunikacja bądź interakcja z serwisem nie została obsłużona w sposób asynchroniczny, wówczas cała praca programu mogłaby być wstrzymana przez okres nieokreślony. W momencie, gdyby ta odpowiedź nie dotarła w ogóle, wówczas aplikacja pozostałaby w trybie zawieszenia przez cały czas. Jeżeli chodzi o na przykład powolne łącza, jeżeli taki request, takie żądanie bardzo długo jest przetwarzane, wówczas gdybyśmy nie zastosowali asynchronicznej komunikacji, wówczas sam interfejs byłby zamrożony na cały okres oczekiwania na odpowiedź, co prowadzi do takiego dyskomfortu pracy z aplikacją. Najpowszechniejszym przykładem, gdzie wykorzystywana jest funkcja zwrotna, może być wykorzystywana m.in. w komunikacji z serwerem za pomocą protokołu HTTP. Funkcja zwrotna została obsłużona w GWT za pomocą specjalnego interfejsu Async Callback. Jest on wykorzystywany zarówno przez GWT, jak i GXT. I wymaga on do zaimplementowania dwóch metod: onSuccess i onFailure. Metoda onSuccess wywoływana jest przez usługę po zakończeniu działania tej usługi i kiedy działanie tej usługi nastąpiło w sposób prawidłowy. Został zwrócony jakiś efekt działania i jest on przekazywany w argumencie tej metody. Natomiast metoda onFailure wywoływana jest, gdy zdarzenie nie zostało zakończone prawidłowo, na przykład kiedy został rzucony wyjątek, który również można przekazać do argumentu tej metody.